W dzisiejszym odcinku IT morning. Różnica między DTO i. Po co? Pojo? Plain old coś tam object. Co dalej z pracą zdalną? Dzieje się. Zaczynamy. Po tym westnięciu mogę wam powiedzieć, to jest chyba jedna z trudniejszych tygodni, jaki miałem. Dużo się dzieje, dużo niefajnych rzeczy. Kowadło spadają w każdą możliwą stronę, ale no cóż, trzeba sobie z tym jakoś radzić, trzeba sobie żyć. Zaczynamy. Pierwszym artykułem na dzisiaj jest ciekawa dyskusja na temat różnicy między DTO i podział. I to jest mamy piękny przykład. Pierwszy artykułu, gdzie no niestety ten nasz formatowanie nie do końca działa, bo on cię poprawnie nie pociął, ale miejmy nadzieję, że obniżenie rozdzielczości pomoże. Autor dyskutuje, jaka jest różnica między Data Transfer Object a POJO, POCO, po co, po POCO. nie mam żadnego pojęcia, jak na wersję po co wymówić. Ja znam jedynie POJO, czyli Plain Old Java Object, ale okazuje się, że praktycznie jest, zamień to literkę na każdy język. Dyskusja jest po pierwsze, czym jest DTO. I ogólnie. Mi się bardzo podoba definicja tutaj, że wprost autor mówi, że nie sprawdza się do tego, że DTO ma zawierać dane, nie ma zawierać logiki, nie ma zawierać zachowań. W pełni się zgadzam, fajna sprawa. Później jest dyskusja, czy na przykład w MVC, MVVM, czy view ViewModel to jest, czy to jest no DTO. I autor mówi, niekoniecznie, bo po prostu. Yy, to też jest, może zawierać zachowanie i tak dalej. Choć z tego co rozumiem, ma pewne zastrzeżenia, że tak nie do końca jest, że w teorii w MVC on może mieć taką wersję, ale raczej też zawiera zachowania. I dalej mamy przykład, jak wygląda DTO, jak wygląda kwestia enkapsulacji i y y Nie będę tego mówić, imutability. Fakt, że nie znam Nazwy Polskiej, będziemy jeszcze o tym rozmawiać za chwilę. I dalej autor mówi, czym jest w ogóle plain old coś tam object. I mówi, że no, najbardziej znanym jest w Javie, bo jest plain old Java object. Ja, będąc C-sharpowcem, znam POJO, A po co pierwszy raz usłyszałem, jak czytałem ten artykuł, usłyszałem, przeczytałem. Czy Słyszeć jeszcze nie słyszałem. I że to jest m.in. w wypadku C używa się plain old CLR object, czy tam na przykład w wypadku tego C-sharp object. I autor mówi, że tak naprawdę najprościej było to nazwać plain old objects, ale w pełni rozumie, że z powodu skrótu to się nie dzieje. Jeśli nie łapiecie, skrót jest pół, czyli po angielsku kupa. No i autor tutaj właśnie mówi, yy, mówi o tym, że yy, po prostu jak to wygląda i najważniejsza rzecz, co pokazuje, że tak naprawdę w wypadku plain old objectów możemy posiadać logikę. I to jest naprawdę wielka na różnica, że tak naprawdę DTO, że plain old object zawiera w sobie DTO. Bardzo fajne podsumowanie, bardzo fajne wyjaśnienie. Przyznam się szczerze, dużo mi ułatwiło, bo ja tak zawsze miałem problem ze zrozumieniem, jaka jest ta granica między jednym a drugim. Jakoś nigdy nie pomyślałem o tym, że te właśnie plain old objecty mogą zawierać zachowania i tak dalej. Wcześniej inaczej robiłem to tak. Ale nigdy nie patrzę na to z tej perspektywy. No więc fajnie takie uporządkowanie danych. Drugim tematem, który już gadamy, ciągniemy długi tam czas, jest praca zdalna. Był fajny report, który podsumowywał wyniki z dwóch wielkich firm. w słowy wielkich GitLab i Buffer. I ciekawe wnioski wyciągnęli z tego. Tutaj mamy takie streszczenie, ale ja bym chciał przejść do konkretnych wniosków, które mi najbardziej już zapadły w głowę. Po pierwsze jest, że Ludzie chcą pracę zdalną, ale ludzie kompletnie inaczej rozumieją pracę zdalną. I przynajmniej ponad 50% osób, które przeszły w trakcie pandemii na pracę zdalnej, nie miało z tym doświadczenia przed pracą. Przed pandemią. Eee, no i to jest ciekawe podsumowanie, i no ja się zgadzam z tym, że nie wszyscy chcemy to tak samo. Bo przynajmniej się wszyscy mamy inne warunki i tak dalej. Eee, no i przynajmniej się mamy inne oczekiwania. Eee. Rzekomo produktyw... produktywność rzekomo poszła w górę, ale jest trudniej grać jako członek zespołu. I mam pewne wątpliwości co do tej produktywności, bo dużo słyszę na temat tego, że bardzo skoczyła w pierwszej fazie pandemii, jak praca zdalna się zaczęła, ale że później zaczął się ostry dip. Chciałbym zobaczyć jakieś badania, które patrzą na perspektywę tego na jakieś dłuższego czasu, czy ten dip po prostu jest w konkretnych firmach, czy to wszędzie jest ten spadek tej produktywności i czy on po prostu jest dalej wyższy niż produktywność przed pracy zdalnej. I, ale też się w pełni zgadzam i widzę sam tego problemu u siebie w zespole. Praca zespołowa, granie jako zespół, zintegrowanie poszło strasznie dół. Osoby nie czują się za bardzo częścią firmy, czują się jeśli już to częścią zespołu i to nawet w tym wypadku niekoniecznie. Kolejną rzeczą, którą no już nie jest ustawianie sobie tych wszystkich granic, że to też strasznie się wysypało. I e, co mi najbardziej się stwierdziło, co mi się najbardziej zaciekawiło? Wszystkie te różne owocowe czwartki, poniedziałki, masaże stóp, wyśrody i cholera wie co jeszcze, em, straciły na znaczeniu. Że tak naprawdę e, jedynie 5% osób stwierdziło, że za tym tęskni. A tak naprawdę jest na przytoczony cytat z Google co? Znowu sushi. Przyznam się szczerze, ja słyszałem bardzo ciekawe legendy o Google w Dublinie. Google w Dublinie podobno któregoś roku zaznaczam, to nie jest informacja z pierwszej ręki, więc może być kompletnie fałszywa. Ale że przegrali Great Place to Work, spadli dość drastycznie, bo ludzie około tego obrazili się na to, że zamienili herbaty w firmie, że była jakaś droga marka herbaty i zamienili na inną, równie drogą ale przez to, że była inna, którą ludzie tak nie lubili, to byli bardzo obrażeni i bardzo słabo głosowali w Great Place to Work. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale z drugiej strony jestem w stanie w to uwierzyć. Um, z takiej rzeczy tutaj, to nie wiem, gdzie to wpasować, jest coś, przecież ja mam trochę problem, a mianowicie praca zdalna i dzieci. Ja trochę mam problemów czasami z moim psem, ale też pewnie rozumiem, że wiele osób pracuje z dziećmi w różnym wieku, które też są problemami. Yy, ogólnie ja większość większości przypadków to akceptuję. Choć przyznam się, nie można czuć się zażenowany, czasami czuję się zażenowany, kiedy przychodzi spotkanie, które jest zaplanowane na pół godziny i tak naprawdę ciężko było ustalić to spotkanie, bo było trzeba synchronizować kalendarze pięciu osób, które są bardzo zajęte i tak naprawdę połowa spotkania straciliśmy. Bo osoba, która miała je prowadzić, musiała zajmować się y, dzieciakiem, który był bardzo ktombrny. W pełni rozumiem sytuację, i tak dalej, ale też mam tego takie poczucie, że to był bardzo kosztowny czas dla firmy, bo wszyscy na tym spotkaniu, o którym konkretnie myślę, były osobami dość mocno opłaconymi i tak naprawdę nie uzyskaliśmy efektu tego spotkania. Było trzeba to później follow w mailach i temat ciągnął się długo, długo, długo jeszcze bo nie nam się tego w tym spotkaniu zrobić i nie potrafiliśmy zgrać się na kolejne spotkanie. I takich historii znam trochę więcej. Oczywiście nie, że mam to do osób, co mają dzieci pretensje, bo to też to rozumiem, ale przyznam się szczerze, czasami się zastanawiam, jak to pogodzić z pracą zdalną, bo też wiem, że teraz przez pandemię nianki niekoniecznie są opcjami. Anyway, to wszystko jeśli chodzi o materiały. Teraz pogadajmy sobie o wydarzeniach. Nie będę mówił o wprost o wydarzeniach. No i oczywiście się wysypało. O, działa jednak. Porozmawiajmy sobie o paru rzeczach, które się ciekawych dzieją w okolicy. A raczej, co się dzieje u nas. Po pierwsze, pod, z waszej perspektywy wczorajszej, z mojej perspektywy dzisiejszym, odcinku IT Morning wywiązała się ciekawa dyskusja po tym ym, pro, programie, ym, evencie, co wspominałem. Na temat tego, że deweloperzy, dlaczego deweloperzy nie chcą testować, polecam rzecz przeczytać, bo wiele ciekawych rzeczy się wydarzyło. Literbrat zadał jedną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie to, dlaczego deweloperzy mają taką niechęć do testów. I wydaje mi się, już też nie pamiętam kto o tym mówił, ale wydaje mi się, że to może być właśnie też Liter że jego założenie jest po prostu, że brak chęci, brak umiejętności, brak doświadczenia. I ja się dużo zgadzam. Też to było trochę, co było poruszone w tamtym, na tym spotkaniu i w paru innych miejscach, że oni nie wiedzą jak. I przez to, że nie wiedzą jak, to nie są chętni. I to jest takie skody review. Dopóki się nie zobaczy tego wartości, jest to trudne do zrobienia. Ja nie będę ukrywał. Ja mam duży problem z TDD. Ja staram się, jak robię własny projekt, stosować TDD, ale moje umiejętności programistyczne w wypadku kodu testerskiego jest bardzo wysokie, ale w deweloperskiego mam czasami problem jak to ubrać żeby napisać ten kod, żeby on był testowalny. I myślę, że to się frustruje, bo kurde, chcę tutaj pisać kod, chcę mieć działającą aplikację, ale nie mogę, bo siedzę i tracę za dużo czasu na testach. I myślę, że developerzy mogą mieć podobnie, bo oni wiedzą jak napisać kod, ale nie wiedzą jak go przetestować, nie wiedzą jak podejść do jego testowania, co powoduje, że się frustrują i nie chcą testować. Więc myślę, że się to najbardziej z tym zgadza. Um, Ogólnie polecam, że sprzedajesz się całej rozmowie, bo naprawdę było dużo fajnych pomysłów, ale też chciałbym zaznaczyć, bo gdzieś wyjawiła się tutaj sytuacja na temat, jak, jak jest na to spojrzenie. Ja uważam, że testerzy są potrzebni. Niekoniecznie muszą być osobami, które będą testować, ale no jednak ta wiedza ekspercka w wielu firmach jeszcze będzie potrzebna. Tak, uważam testerów, testowanie za rolę. Rolę, którą może wykonać każdy. Może wykonać deweloper, może wykonać ktoś inny, ale musi mieć wiedzę, żeby to wykonać. I tą wiedzę skoro musi przyjąć. Może dojdziemy do czasu. Wiem, że są firmy, które do tego doszły. Unity na przykład. Bardzo polecam posłuchać podcastów Alana Page'a, jak mówi, jak prowadzą modern testing w Unity. Gdzie doszło się do tego momentu, że faktycznie tam już deweloperzy testują. I jak to zaznacza Alan Page, oni testują wszystko, robią wszystkie rodzaje testów, które znają. Nie testują w sposobach, których nie znają. Mają tutaj pomocy dawnych testerów czy tam quality coachów, którzy ich pomagają, uczą ich, jak testować inne rzeczy, jak mieć inne podejście do testowania. I ja widzę w tym przyszłość. Ja widzę w tym przyszłość dla firm produktowych. Czy to znaczy, że testerzy znikną? Nie! Są firmy, są projekty, których nie da się to przetestować. Są projekty, których nie da się z tym zrobić. I przyznajmy się szczerze, jest ta krzywa adopcji. Z czasem ta krzywa dojdzie do miejsca, że po prostu. No rola testera stanie się mniej popularna Ale to będą lata, zobaczcie Agile ma 20 lat, a dalej nie ma się pełnej adopcji Bo po pierwsze są miejsca, gdzie się nie sprawdza Po drugie są miejsca, gdzie No jeszcze o nim po prostu nie przekonano się Więc Ja widzę przyszłość dla roli testera Chociaż bardziej myślę, że testowanie, żebyśmy my szli do przodu Nasza rola się będzie zmieniać, będzie się ewoluować I możliwe, że w pewnym momencie my będziemy po prostu deweloperami Którzy będą uczyć innych, jak testować. Kto wie? Ok. Drugą rzeczą, którą chciałem zaznaczyć, u nas na Facebooku yy, rzuciliśmy taki właśnie post na temat yy, zapytanie do Was, co sądzicie o tłumaczeniu nazw. Jak widzicie, ja jestem zwolennikiem używania oryginalnych nazw angielskich i nie tłumaczenia tego na polski. Time to market, obiekty, unit testy. Cholera, ja mam dużo innych jeszcze przykładów. Um, Agnieszka, moja asystentka, która pomaga robić materiały, jest za to w obozie tłumaczymy wszystko na język polski. Um, I tak gdzieś ostatnio przy okazji jakiejś rozmów w pracy, tam też wyszło um, przy sprawdzaniu jakichś tekstów, które mieliśmy do napisania, w którą stronę powinniśmy iść. Czy to powinny być rzeczy tłumaczone na polski, angielski i. Po prostu byłem bardzo ciekaw Waszej opinii. Jestem ciekaw, po prostu chciałbym zebrać taką jakąś szerszą opinię, jak ludzie o tym myślą. Więc, dlatego, prośba o Was, jakbyście mogli się wypowiedzieć albo na poście na Facebooku, albo w komentarzach, co sądzicie o właśnie takich kwestiach językowych w tekstach pisanych po polsku na temat IT, z biznesu i używaniu zwrotów angielskich. Czy Wasz to koli w oczy, czy bardziej Wasz koli w oczy próby tłumaczenia tego na siłę na polski? Ja na przykład, ostatnio się bardzo na tym przejechałem. W listopadzie zdawałem ISTQB i przyznam się, przez jakiś przypadek wybrałem zdawanie po polsku. Jezus Maria, jaka było dla mnie ma y totalną masakrą zrozumienie tych wszystkich terminów, które były w jakiś bardzo dla mnie dziwny sposób przetłumaczone na polski. Y no i... No i ja wolę terminy angielskie. Okej, okay, to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję, że ze mną byliście. I do zobaczenia. Nie, nie zobaczymy się jutro. Do zobaczenia w poniedziałek. Miłego weekendu.